Zbigniew Bauman, czyli nowoczesność, postnowoczesność, modernizm, postmodernizm i tytoń, który w tym wszystkim jest na szczęście jednoznacznie zły. Zapraszam na odcinek. W tym materiale przybliżymy postać i poglądy filozoficzne jednego z twórców postmodernizmu. Bohater tego odcinka, profesor Zygmunt Bauman, koncentrował się w swoich teoriach wokół zagadnień nowoczesności i ponowoczesności. Publikowane przez niego traktaty filozoficzne i opracowania są do dziś studiowane przez badaczy filozofii na całym świecie. Czym jest postmodernizm? Jak przez lata rozwijały się poglądy polskiego filozofa? Jaki wpływ na jego życie miały wydarzenia znane nam z historii Polski? O tym wszystkim postaramy się opowiedzieć w tym materiale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Cię do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego filmu na naszym kanale. Pierwszy kontakt z naukami filozofii Zygmunt Bauman miał w czasie II wojny światowej. Służbę w Wojsku Polskim Bauman łączył ze studiami wieczorowymi z filozofii i socjologii. Po wojnie studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Młody filozof bardzo szybko rozwijał swoją naukową karierę. Zdobył stypendium umożliwiające mu roczny pobyt w Londynie w Szkole Ekonomii, a w 1960 roku obronił habilitację. Zaraz potem został redaktorem naczelnym pisma Studia Socjologiczne i wtedy objął prowadzenie Katedry Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W następstwie postępującej nagonki antysemickiej w 1968 roku Bauman wraz z wieloma innymi naukowcami został zmuszony do emigracji z kraju. Po 3-letnim pobycie w Izraelu trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczął pracę na Uniwersytecie w Leeds. I to właśnie ten etap życia Zygmunta Baumana jest najbardziej interesujący z perspektywy naszego materiału. Filozof wreszcie zyskał spokój, czas i warunki umożliwiające prowadzenie przez niego badań i publikacji. Od tego momentu profesor Bauman zdecydował się publikować już tylko w języku angielskim. Patrząc z perspektywy czasu, to była bardzo dobra decyzja, bo szybko przebił się do szerszej świadomości zachodnioeuropejskiego odbiorcy. Baumana chętnie czytali zarówno inni filozofowie w Wielkiej Brytanii, jak i szersze społeczeństwo. Popularność zdobył przede wszystkim za sprawą dwóch wydanych po sobie książek. Pierwsza z nich, opublikowana w 1987 roku, pod nazwą Legislators and Interpreters, czyli prawodawcy i tłumacze, stanowiła studium na temat malejącej roli intelektualistów w społeczeństwie. A w wydaniu dwa lata później, głośnym studium Modernity and the Holocaust, czyli nowoczesność i zagłada, socjolog po raz pierwszy wypowiedział się na temat doświadczenia antysemityzmu w Europie. Ta publikacja to była szczególnie kontrowersyjna, ponieważ polski filozof oskarżył w niej prądy modernistyczne o przygotowanie gruntu pod zbiurokratyzowaną machinę śmierci. Jakie były najważniejsze założenia w filozofii Zygmunta Baumana? Przede wszystkim, jako socjolog, skupiał się na opisywaniu i interpretowaniu zmian w społeczeństwie europejskim. Obserwowaną przez siebie tkankę społeczną nazywał społeczeństwem nowoczesnym, a nowoczesność definiował jako moment w historii ludzkości, w którym gwałtowny rozwój myśli indywidualistycznej, przemiany gospodarcze, przemiany naukowe i techniczne oraz ześwieccenie społeczeństwa zaburzają monotonię, którą znamy z historii. Czyli człowiek nowoczesny to taki, który postrzega świat jako niedoskonały i wymagający naprawy. W mniemaniu takiego człowieka jego praca, życie i działanie może być odpowiedzią na problemy świata. Polski socjolog w swoich opracowaniach najlepiej obrazuje, jak należy rozumieć taką wizję. Bauman używa dla takiej kultury metafory ogrodu. Człowiek nowoczesny pielęgnuje świat natury, podporządkowując go rozumowi. Czerpiąc z ideologii marksistowskiej, Bauman twierdził, że w takim społeczeństwie pogłębia się różnica pomiędzy elitą intelektualną a przeciętnym obywatelem. Państwo i reprezentujący go urzędnicy w modelu nowoczesnym próbują występować w roli dozorcy i stróża porządku. I wedle filozofii prezentowanej przez Baumana, organizm państwowy prowadzi w nowoczesnym społeczeństwie kulturę porządkowania. Walczy z chaosem, stosując takie zabiegi jak na przykład segregacja społeczna, eliminacja obcych i prawne uszczelnienie systemu. Nowoczesność, jak twierdził Bauman, wynikała bezpośrednio z oświeceniowej wiary w możliwości opisania świata przez naukę i medycynę.
Przekonanie to w nowoczesnej epoce zastępuje dyskurs dotyczący śmierci dyskursem poświęconym trosce o zdrowie. Zdaniem Baumana, zepchnięcie śmiertelności na margines życia społecznego paradoksalnie przyczyniło się do eskalacji lęku przed obcym, a także do zwiększenia tej śmierci. I tutaj polski filozof odwołuje się bezpośrednio do traum związanych z II wojną światową. Nowoczesność według Baumana jawi się jako proces usypiania moralności. Drugie podejście, jakie eksploruje on w swoich pracach naukowych i opracowaniach filozoficznych, to ponowoczesność. To właśnie pod tym pojęciem kryje się popularne zagadnienie postmodernizmu. Polski socjolog dowodził, że epoka ponowoczesna wyłania się z gruzów zmian w trakcie II wojny światowej. Jej rozkwit, zdaniem Baumana, przyczynił się do powolnego rozpadu państwowości rozumianej jako samowystarczalność gospodarcza, militarna i kulturalna. Czyli mówiąc prościej, Bauman twierdził, że trauma pierwszej połowy XX wieku nieodwracalnie zmieniła pozycję organizmu państwowego. Opisując społeczeństwo postmodernistyczne, dostrzegał wiele niebezpieczeństw. Jego zdaniem osłabienie struktury państwa może powodować kolejne konflikty podobne do tych, które znamy z nowoczesności. Jak twierdził, wolnorynkowa gospodarka, która po latach 80. XX wieku zaczęła dominować na świecie, zaoferowała ludzkości krajów Zachodu wolność słowa, ale jednocześnie pozbawiła ich poczucia stabilności i bezpieczeństwa. To jedno z wyjątkowych odkryć i dowodów filozoficznych Baumana. Jego zdaniem człowiek żyjący w epoce postmodernizmu musi pogodzić się z ciągłym stresem, niepewnością i obawą o własną przyszłość. Chłodne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość i surowa analiza socjologiczna mogą sprawiać wrażenie, że Zygmunt Bauman był pesymistą. Jednak do końca tak nie jest. Bauman uważał, że epoka ponowoczesności, oprócz zagrożeń, niesie za sobą jednak nadzieję dla ludzkości. W porównaniu z państwami epoki nowoczesnej, które usiłowały objąć społeczeństwa opieką na siłę, nawet kosztem ich zniewolenia, świat ponowoczesny umożliwia jednostkom przejęcie pełnej odpowiedzialności za swoje życie. Bauman nie postrzegał tej wolności w kategoriach beztroski i sielanki, ale uważał, że ona niesie ze sobą konieczność wypracowania własnego kodeksu etycznego. I pozostawienie tej możliwości każdemu obywatelowi jest wynikiem przejścia do modernizmu. Bo mogło się to zdaniem Baumana zadziać tylko kosztem upadku autorytetu państwa. Co ciekawe, chociaż większość prac i myśli filozoficznych Baumana dotyczy zagadnień modernizmu i postmodernizmu, on sam bardzo niechętnie używał tych dwóch pojęć. On chciał być odbierany jako badacz nowoczesności, ale kiedy wśród filozofów zaczęto używać słowa nowoczesność i używać go wymiennie ze słowem modernizm, w swoich pracach wprowadził określenie płynna nowoczesność. Jak każdy wybitny filozof, Zygmunt Bauman doczekał się wielu krytyków swoich poglądów. Spierali się z nim filozofowie z całego świata, którzy ruch postmodernistyczny uważali za niewłaściwy albo nawet szkodliwy społecznie. Bauman doczekał się też kilku kontrowersji. Jego wykłady w 2013 roku zostały zakłócone protestującym przeciwko niemu studentom. Polski filozof doczekał się też wielu przychylnych głosów. Do dnia dzisiejszego na Uniwersytecie w Leeds funkcjonuje na przykład Instytut Baumana, zajmujący się badaniem socjologii i filozofii. Na naszym kanale znajdziesz dużo więcej materiałów poświęconych historii, wynalazkom i wyjątkowym naukowcom. Koniecznie zobacz nasze inne produkcje i zasubskrybuj nasz kanał, tak żeby nie przegapić żadnej nowej publikacji.